Kowalski. Tutaj również Renifer jakby pod względem dominacji linii nie udaje mu się zdobywać te przewagi w stworach czy tego typu rzeczy, ale kiedy grają pod bota, nie umieją pociągnąć przewagi z bota na resztę mapy. Ale na mnie o to chodzi. Kogo masz? Masz Kaskosa i Matisowa, dwóch zawodników, których jeżeli popchniesz lekko do przodu, są w stanie spokojnie chyba pociągnąć resztę drużyny za nimi, więc wydaje mi się, że to bardziej jest dla nich ograniczeniem. A jeżeli chodzi też o duet Szatymaga, chciałbym powiedzieć, że minimalnie więcej się oczekiwało moim zdaniem od Erdoty. Jednak na te trzy kąta w kręgu pretendentów i pod względem punktacji jeden z najlepszych wspierających na polskiej scenie, no i tak jakoś trochę niewyraźnie. Niemrawo. Mówisz, że to nie jest tak jak Pyrka, taki Robin dla swojego Batmana. Zbyt niewidoczny. Chyba nie do końca. Myślę, że tutaj... Ale Erdotę... możemy spróbować Erdocie, może wąsy tutaj domagać. Początek sezonu miał nie najgorszy, ale potem wraz z trwaniem Ultraligi wydaje mi się, że Erdotę po prostu tego poziomu nie zachował. Jeżeli chodzi o bany, Lissandra oraz Irelia wykluczone przez R16, na co Szatamaga odpowiada Zajo, co jest dość standardowym wykluczeniem na Redside'zie, oraz Zoe, no i to jest raczej target w Matisława, bo w ogóle tej postaci mu nikt nie przepuszcza. To co, Urgot, Aatrox, Viktor? Raczej Viktor. Ja myślę, że tutaj R6 Team zbanuje Aatroxa, bo Szatamaga wybiera go praktycznie za każdym razem, jeżeli jest to tylko możliwe. Co więcej, Sebex pokazał nam nie najgorszego Aatroxa. Czyli co, potem Viktor i R6 Urgot. Jest taka możliwość, że jest zbanowana Akali, co oznacza, że być może będzie to jakaś kombinacja, albo czują się dobrze w matchupie Viktor na Aatrox, bo wiem, że jest to całkiem dobra linia. Jest otwarty Viktor, proszę zauważyć. Są otwarte jest... wszystkie trzy postaci. Okej, okay, i od razu wzięty. Brown też jest dostępny, jeżeli chodzi o dolną linię i spodziewałem się chyba takiej odpowiedzi ze strony Szatamaga. To jest chyba lepszy wybór, bardzo, bardzo dobry wybór dla R6, bo Kacko... Ten Viktor? Tak, bardzo dobrze się pokazywał na nim, grając na bocznych liniach. Chyba mój ulubiony Viktor w Ultralidze. Jeżeli mam być szczery... I żeby było to śmieszne, jeden z niewielu. Raven grał Viktorem, ale ten Viktor nie był aż taki czysty. No. I ktoś jeszcze... Unknown, jeżeli dobrze pamiętam, i wyszło chyba fatalnie. Wydaje mi się, że miał jedną grę Viktorem, gdzie dostał stompa. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że była gra. A jest Bisto w ogóle tego Viktora nie pokazywał. Jeżeli nie tutaj mówimy o doświadczonych graczach, które mogliby pokazać bardzo dobrego Viktora, brakuje mi na przykład w tym Ice Bisto. Znaczy... Mimo tego, że ten Viktor jest dobry, to gra na Urgota i gra na Agresivo. To jest najważniejsze chyba połączenie, bo Agresivo pokazywał, linia. Że bardzo dobrze się czuje na tej postaci. Okej, okay, a zabrania Alistara zamiast Brauma, bo Urgota oczywiście się spodziewaliśmy, bo czysto teoretycznie R6 mogłoby dać Viktora na środek i wtedy wziąć tego Urgota i totalnie ograniczyć przeciwników. Mamy w tym momencie Alistara. To jest raczej znak, że jeżeli Shadowmanie dostanie Kaisy, to co? Bo załóżmy R6 powinno wyłączyć Kaisy teraz. Zostaje Sivir. Mają Ezreala wybranego. O, Sivir jest, to też na prawda. Dobrą sprawę, nie wiem, czy chciałbyś naciskać na Champion Pool Deflesa w tym momencie. Nie wiem, czy nie wolałbyś może zająć się asasynami Sebexa, bo zobacz, ale nie jest głupie oddanie Kaisy? Trzy dotychczasowe... Czy ja wiem, biorąc pod uwagę tendencje R6 Team, mogą po prostu ograć nawet speedpushem. Kaisa nie jest najgorsza na speedpush, bo oczywiście ten ultimate zapewnia jej możliwość szybkiego przetransportowania się w przypadku rozwidzonego na ale chcę się z tobą pokłócić, i dlatego to jest Ezreal kolejny nie argument. Się na Kaisy. Tak, to prawda. Ale wydaje mi się, że na dwóch przedmiotach Ezreal będzie silniejszy. Okay. Dlatego R6 Team może przepuścić te Kaisę i po prostu trzymać ją cały czas z dala od silnych momentów rozgrywki. To jest... I jest na naciskanie na Sepka, o którym mówię. To jest banowane syndy. Sensowne i ciekawe. Póki co widzimy, że jest naprawdę wiele banów w Sepka, nawet ze strony Szatymaga, bo jest wykluczona LeBlanc. Jest też wykluczona Irelia, Akali oraz Syndra. Myślicie, że ostatni ban też poleci w niego? Czy może jednak Kaisa? Co tutaj na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Pcherosy, które ogrywał Sebek? Aatrox jest możliwie i nie pamiętam, czy grał Ryzem. Fizz był. Zakładam, że się nie pojawi to wykluczenie. Ryzem oczywiście potrafi. Historycznie. Azir jest... Jest Aatrox. Ale jest Aatrox. Jest tych postaci. Dokładnie. Czyli mamy te wszystkie... Mamy pięć wykluczeń w Sepka ze strony R6 Team. Aatrox powiedzmy może być równie dobrze w Agresivo, ale Sebek z Uglotem nie grał, no, go Kaisa a grał Aatroxa. Dla mnie go Kaisa. Szatamaga wtedy nie pokazuje środka. To jest coś, co będzie po prostu działać no, z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. I moim zdaniem, okej. Okay, Lucian jest nie dziwi. Najgorszy, ale w Ezreala Brauma to nie jest postać, która zyskuje jakoś bardzo dużo siły. Ja bym wolał Kaisę chyba. Ale znaczy... chyba najważniejsze jest tutaj to, że Szatamaga nie pokazała jeszcze swojej środkowej linii. Tak, Matisław musi wyciągać w ślepo, więc Echo
Jaką postać widzicie w jego wykonaniu? Zastanawiam się nad tym Echo, bo teoretycznie jest to kontra na Syndra, ale jest dużo postaci wykluczonych, które również mają dość dobre linie na Echo. Więc Syndra, potencjalnie mógłbyś sobie na to pozwolić. Myślałem, czy pojawi się Jarvan znowu, tak jak wczoraj, bo przecież Iponowi też ale zostało Kamil, dużo wyłączone. Proszę. Jest Kamil. Chyba, że to jest jakiś super triple flex. Że to może być Kamil do lasu i na topa, Wiktor na topa i na mida i coś, co może być również na midzie i gdzieś tam. Potencjalnie mogłoby tak być. Nie no, może Ryze może by tu był wymienny, a to może też zabranie Sebeksowi, kiedy nie ma Syndry, ale może za głęboko szukamy. Mi się wydaje, że to jest Kamil w dżungli. To była myśl taka szalona. Galio Kamil, hej, to jest super kombinacja, jeżeli chodzi o środek. Jeszcze w połączeniu leśnika z Wiktorem i jego polem grawitacyjnym. Tak, tak, bardzo silna kombinacja, tylko zastanawiam się, czy teraz, biorąc pod uwagę fakt, że Shatamaga nie ma counterpicka, nie będą mogli nacisnąć bo na rywali. Teoretycznie, właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego Korki jak jest Azir? Nie spodziewam się Xerata w żadnym stopniu. Też chyba nie jest to najgorsza mobilny postać. Tak, Korki i Azir są ok, ale wiem, że Azirem da się więcej nacisnąć. I ja bym chyba tutaj... Z drugiej strony Korki ma tę zaletę, że z tymi paczkami... Okej, okay, dobra, została podjęta Riven. Niemożliwe. I tylko pytanie jest, dla kogo to jest Riven? Czy to jest Riven na topie, na Wiktora? Bo to jest dość dobry matchup. On się zaczął pojawiać, jeżeli chodzi o solo kolejkę. Ta Riven na topie zaczęła się pojawiać, bo skraca dystans, może uniknąć Gravity Fielda, ma tarczę, żeby zniwelować obrażenia Wiktora. Bo w jaki sposób gra Wiktor? Tymi drobnymi wymianami z Q cały czas cię obija, podczas gdy sam daje sobie tarczę. I to nie jest jakaś ogromna ilość obrażeń. Ale przez to, że ty masz tarczę, tak, grosz do grosza i potem jeszcze Ultimate i Gravity Field. Tutaj Riven może negować te obrażenia raz za razem i ma również wyższą mobilność, dobrze wystawia ganki, ale to jest Riven! Ultraliga, are you not entertained? No słuchajcie, mamy w tym momencie Riven i ja jestem znowu z siebie dumny, lubię być z siebie dumny, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak mówiłem o Mistrzostwach Świata, to w finale, ja mówiłem, dlaczego, skoro Aatrox jest tak grany, dlaczego ten Riven na przykład w rękach Cupsa nie mogłaby się pojawić? Czy Deshaya? No właśnie, o właśnie, wtedy też oczywiście mówiliśmy o tym, nawet chyba nocem razem komentowaliśmy, tak, mówiliśmy właśnie o tej Riven wtedy. I mówiłem, jakie dziwne postacie mogą się bawić. Mamy Riven w Ultralidze, mega mnie to cieszy. Jeszcze odkopanie trochę takiej relikwii w postaci tego Galio, który Matisa wgrywał bardzo duet często. I to jest fajny duet, aby zagrać pod górną linię i Wiktora tutaj wysunąć do przodu. Świetny duet przeciwko Talii. To, co chciałem powiedzieć, że Talię łatwo jest wyłapać w lesie jako Kamil. Ona jest skończona, jeżeli Kamil ją znajdzie. Tak, bo Galio doskakuje i to jest koniec. To jeszcze na samo zakończenie powiedzieliście, że połączenie Kamil-Galio jest naprawdę bardzo dobre, ale czy nie tylko w teorii? Czy w praktyce może nie jest go zbyt ciężko wyegzekwować? Nie, to jest po prostu klikasz R i przeciwnik jest zamknięty, tak. Na to masz Ultimate Galio. I to jest... Szczególnie, że to jest Talia, gdyby to była inna postać. Jakiś Lessing, który wykopie Kamil jakoś, ale Talia nie ma jak zareagować. Może go obić, ale tutaj wchodzi też do gry ta redukcja obrażeń z Ultimate Galio. To jest silna kombinacja, zapewnia ogromną przestrzeń kontroli w teamfightie również, na czym zyskuje chociażby Wiktor czy Ezreal. Więc kompozycja Arsic mi się podoba, ale ten czynnik X w postaci Riven, trudno mi jest przewidzieć, co się wydarzy na górze. Pierwszy dzień? Pierwsza gra i już mamy takie zaskoczenie. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Przekonamy się za minutkę. A teraz przed Wami komentatorzy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Przed nami trzeci dzień czwartej kolejki Ultraligi. Pierwsze spotkanie. Ze mną jest Daniel Rajon Pastusiak. Ja jestem Jan Hrynkiewicz i będziemy dla Was komentować to spotkanie. Zgubiłeś kawałek ciasta? Kawałek ciasta, tak jest. Peace of your pie, oczywiście, witamy Was. No i rozpoczynamy naprawdę z wysokiego C. Od razu zawodnicy naprawdę pokazali nam ciekawe kompozycje. Odkurzona totalnie Riven i no... Jestem przekonany, że Tobiasz musiał to przygotowywać, że zostali wciągnięci w tą pułapkę zawodnicy R6, wybierając od razu Wiktora. Mhm. To musiało mieć jakiś plan, to musiało mieć jakąś zasadność, ale z drugiej strony R6 bardzo ładnie w drugiej rotacji odpowiedziało podbieraniem i Kamil, i Galio. To również wygląda super, także Shatamaga kontra R6. Jedni zawodzą, drudzy również nie mieli łatwego tygodnia. Warto by było zgarnąć to zwycięstwo, na pewno ma dużą wagę. I faktycznie te obie kompozycje są takie bardzo nieoczywiste. No chyba agresywo mocno zaskakuje, tak samo Sebek z Zurgotem. I jestem bardzo ciekawy tego spotkania, jestem bardzo ciekawy i cieszę się, że ten dzień, który zamyka nam czwartą kolejkę, rozpoczyna się właśnie tak ekscytująco. Szanowni Państwo, R6 Team kontra Shatamaga właśnie na naszych ekranach wybiła pierwsza minuta. No i nie wiem co tutaj dodać w zasadzie, bo trochę, chłopaki bardzo dużo już powiedzieli. Dodajmy łyżkę dziegciu.
Lucian dla Douglasa. A, no faktycznie, faktycznie. To jest troszeczkę... To był naprawdę dość dziwny wybór. Tutaj oczywiście biurko analityków również wskazywało, dlaczego nie Kajsa. Bardzo ładne, naturalne połączenie z Alistarem. Wydawało się tutaj, że przy przeciwnym Ezrealu, który w teorii powinien ci pozwolić na dość luźną linię, to byłby całkiem niezły wybór. Tutaj natomiast narzucałem sobie tempo tym wyborem i to jest bardzo ciekawa decyzja. No przekonamy się, może zależało im na tym, by właśnie nie czekać, aż Kajsa stanie się silniejsza. Tak jak Tomek to wspominał, ona ma swoje mocne momenty i jest moment, w którym właśnie Ezreal ją wyprzedza w okolicy tych dwóch przedmiotów i może chcieli po prostu odebrać tę możliwość Szaciemaga, przepraszam, R6 Team i ten mocny punkt rozgrywki przenieść trochę na swoją stronę. Zobaczymy. Zresztą z Riven a propos, bo ciężko nie mówić przy tej rozgrywce właśnie dużo o Riven. No to ta postać raczej kojarzyła się z montażami na YouTube, gdzie zawodnicy, którzy po prostu katowali tą postać raz po raz, mając x gier naprawdę już w setkach liczonych tą postacią, potrafili robić niesamowite rzeczy. Ale na competitive nie była tak często pokazywana. To nie była postać, która... dawała ci dużo, bo pamiętajmy, że jeżeli tutaj uda się ją wysnowbolować, będzie mogła zagrozić przeciwnikowi, to naprawdę warty będzie wybór właśnie tej postaci. Ale z drugiej strony, jeżeli na Wiktora w odpowiedzi totalnie nie wyjdzie, no to może mieć po prostu Szatamaga ogromne problemy. I jeszcze dodatkowo Ipon chwilę wcześniej podebrał tankiemu jego czerwone wzmocnienie, a tanki... jeszcze wczoraj no, zaprezentował chyba najlepszą ścieżkę w trakcie całego dnia. Zabierając 4 wzmocnienia, naprawdę rozegrał to perfekcyjnie. Swoją część, że tak powiem, absolutnie odrobił. A tutaj już na samym początku Ipon decyduje się na agresję. I to on dysponuje 3 wzmocnieniami, więc na pewno dla Szatymaga to jest jakieś osłabienie. Jeżeli rozmawiałem właśnie w kontekście tego, że agresywo, już z połową punktów zdrowia zobaczy na górnej alei, więc Kackos czuje się tam dosyć pewnie. Wie doskonale, że właśnie przeciwny jungler jest stratny. No i zobacz, agresywo, chyba będzie musiał się wycofać. Na razie to nie wychodzi, ale fajnie, że wspomniałeś o tankim. Ja uważam, że to jest zawodnik, który naprawdę rozwinął nam się podczas ligi. To jest zawodnik, o którym mówiliśmy w kontekście... Już chyba nie wróci nam ten tanki z Meksyku, sprzed Meksyku w zasadzie, który prognozował nam naprawdę solidnego junglera w ramach Polski, a być może jeszcze dalej za granicą. Wydaje mi się, że teraz po dołączeniu Sepka również on się jakoś odblokował. Mhm. To pokazuje nam swoimi statystykami, swoimi zagraniami. No a jeżeli chodzi o Riven na górnej alei, no to mam póki co na razie mieszane uczucia, ale pamiętajmy, ona potrzebuje troszkę poziomów, ona potrzebuje również troszkę przedmiotów, żeby realnie zagrozić. Natomiast przy okazji zagrywania z junglerem, te ganki mogą być naprawdę mega proste. A więc chyba nie przychodzi nam nic innego, jak tylko czekać na jakieś konkretne zagrania od tankiego i Ipona, bo póki co górna aleja jest dosyć spokojna. Co prawda agresywo już spalił swój teleport, ale niewykluczone, że Kackos też niedługo będzie musiał się cofnąć. Tak, i widzimy dość sporą dominację na środkowej alei, jeżeli chodzi o Urgota. To też właśnie spowodowało to przesunięcie tej postaci, bo przypomnijmy, co agresywo robił na Urgocie jeszcze jakiś czas temu. Niekwestionowany MVP spotkania, tam miał ponad 12 zabójstw. A mimo tego, Szatamaga zdecydowała się przesunąć tą postać na środek, aby po pierwsze wzmocnić tutaj walki przeciwko Galio, naciskać go zdecydowanie mocniej, a z drugiej strony również wyciągnąć z kapelusza Riven na górną aleję. Raxo już po swoim pierwszym powrocie gdzieś zajrzał w okolicy środkowej alei i rzeki, to jest takie standardowe zagranie. I czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Kackos też ze swoim teleportem już po powrocie na linię i czekamy na rozwój tych wydarzeń, bo tak jak mówisz, póki co widzimy, że Matisław trochę ustępuje pola Sebeksowi. Potrzebujemy 6 poziomów, Janku, bo pamiętajmy, że to kombo, które wspominali analitycy, będzie działać dopiero po 6 poziomie. Tanki, to jest bardzo dobra decyzja w końcu pomóc swojemu koledze z górnej alei, tylko czy tutaj zostanie przyuważony? Na razie jest czysty, na razie jeszcze czeka właśnie, a jak agresywo skończy tego kanon miniona i będzie mieć chwilę, żeby podejść. Tylko z drugiej strony pamiętaj również,
że to jest obarczone, takie zagranie, bardzo dużą potencjalną stratą czasu, bo naprawdę długo musisz się przymieszać do tego, aby tutaj cokolwiek zagrać, a być może w ogóle nic z tego nie wyjdzie. No właśnie, i to widzimy teraz na naszych ekranach. Już jakieś pół minuty spędził tutaj tanki, czekając na okazję z Agresivo. Agresivo nawet gdzieś mu pozwolił i cofa się do bazy, tak, nie ma aż tyle czasu. Cofa się do bazy, zwłaszcza, że Ipon teraz jest o krok przed nim, bo on już zrikolował. Za chwilę będzie jego czerwone wzmocnienie. I zobacz, na dolnej alei teraz trochę ta sytuacja się wyrównała, ale jeszcze przed chwilą widzieliśmy wyraźnie, że Deathless dominuje, jeżeli chodzi o creepy. I tak samo widzimy zachowania obu zawodników R6 Team, że raczej grają defensywnie. Renifer ma już oczywiście kropelkę w swoim ekwipunku, więc nabija po prostu farmę z Mystic Shotów i czeka na staki i na rozwój. No chcieli przecisnąć zdecydowanie zawodnicy R6 na dolnej alei, chcieli mieć priorytet, chcieli być może właśnie również powalczyć o smoki, bo pamiętajmy, że temu duetowi jest zdecydowanie łatwiej zejść, a pomóc tankiemu. Na razie 2000 punktów wytrzymałości, również przepchnięta środkowa linia, także to wydaje się być po prostu darmowy smok. Także jeżeli chodzi o zagranie makro na tym etapie, Shatamaga zdecydowanie wykorzystała swoje atuty z linii. To prawda. Oceaniczny smog powędrował do nich w siódmej minucie. No i czekamy na jakąś odpowiedź, może ze strony Ipona, jeżeli przeciwny jungler faktycznie dał się pokazać na tym smoku. I w zasadzie to było bardzo czyste. Deathless i Erdoty po prostu przepchnęli środek. Renifer i Raxo nie mieli w zasadzie możliwości, by tam zareagować. W razie czego jeszcze Sebex widzieliśmy, że tam krążył. Zobacz, cztery pinki na dolnej rzece. No. Tak, tak. I to wizja. Niesamowita kontrola. Ważne to było w kontekście właśnie Kamil, która by potencjalnie mogłaby poszukiwać już zdecydowanie wcześniej tankiego w jego dżungli. Widzieliśmy już zresztą to wejście na czerwone wzmocnienie na samym początku. Teraz tanki jeszcze bardziej musi się pilnować i od teraz, jeżeli Sebek nie będzie naciskał na środku, to każde wejście w mgłę wojny ze strony Matisława może nam wróżyć potencjalny gank albo na dole, albo na górze. Więc tak ważne jest dla Shatamaga, aby Sebek cały czas naciskał, cały czas przepychał linię, a w odpowiedzi oczywiście tracił te creepy Matisław przy okazji potencjalnych podróży. No właśnie, a z drugiej strony Matisław też musi jakoś na to zareagować, że ta linia powoli jest przez niego przegrywana. Nie da się ukryć, że jest trochę w trudnej sytuacji, a chyba Sebek poczuł się dosyć komfortowo, gdzieś tam przeszedł w okolicy dolnej alei. Nie, zaraz wróci, ale... Mogą się spodziewać tego. Bo jest jeszcze ściana, jest oczywiście jeszcze ściana od tankiego i zobacz, może to by było jakieś zagranie na Matisława, ten ma do dyspozycji swojego flasha. Trudno powiedzieć. Coś tanki czeka, coś szuka, ale znowu traci czas niestety. Ale wracając może na dolnej alei będzie skuteczniej. Sytuacji na górze, tanki szedł głęboko do dżungli przeciwnika, przez co może się spodziewać oczywiście Agresivo, że skoro nie ma go w dolnej części, to być może jest właśnie w okolicach góry, dlatego też nie grał specjalnie agresywnie. Wydawało mi się, że dużo większy nacisk na linię będą kładli zawodnicy Shatamaga przy okazji wyboru Riven, czyli tanki będzie tam próbował znaleźć coś. Mhm. Na ten moment widzimy, że tylko jedna próba, która zmarnowała mu sporo czasu i w konsekwencji nie dała nic. Obaj junglerzy do 10 minuty tak naprawdę nie wykonali żadnej akcji, która wpłynęłaby na dynamikę poszczególnej linii. To prawda, jedynie właśnie tanki zainicjował akcję ze smokiem, ale oprócz tego, tak jak mówisz, na razie jeszcze musimy poczekać na jakieś konkretne zagrania. Wymiana na środku Sebex kontra Matisław, ale jeszcze tutaj poczekamy na jakiś konkretny wynik. Jeżeli popatrzymy teraz na sytuację w złocie, to jest niewielka przewaga ze strony Shatamaga. Oczywiście zawdzięcza to drużyna zawdzięcza Sebexowi, zawdzięcza również Deathlessowi w pewnym stopniu. I spójrz, Janku, na dolną aleję. Mimo przewagi 14 creepów, kleptomancja robi swoje, oczywiście. I tylko stówka w zasadzie w plecy. No, ale jeszcze nie zapominajmy o tankim, który również w tych creepach ma teraz przewagę. Trochę tę sytuację balansuje ze strony R6 Team Katkos, który póki co wygrywa na Agresivo. Tak, ale Agresivo utrzymał jakby się w creepach. Na początku naprawdę miał bardzo ciężko, teraz wygląda to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o sytuację na górnej alei, ale tak jak mówiłem wcześniej, brakuje mi trochę większej agresji, jeżeli chodzi o tą postać.
A właśnie przy okazji laning phase'u. Zastanawiam się właśnie, kto, która z drużyn, wydaje mi się, że ten najsilniejszy właśnie punkt obu drużyn będzie gdzieś w okolicy tego drugiego przedmiotu. I może wtedy zrobi nam się tutaj troszeczkę ciekawiej, bo na pewno Renifer będzie chciał wykorzystać swój taki bardzo mocny potencjał i pod tak samo stanie się dosyć silny. No ale z drugiej strony właśnie mamy agresywo, mamy deflesa, więc tam może się zrobić gorąco. I przy okazji Dolnej Alei mamy historię dwóch AD Carry, którzy zawodzą w ramach Ultraligi, z którymi wiązaliśmy dużo większe nadzieje. Wskazywaliśmy, że Deflex, Erdotę to najmniej stabilne elementy szaty maga. Renifer również nieco więcej oczekiwaliśmy od tego zawodnika. Naprawdę przypominam sobie serię w ramach jeszcze Wisły Płock na Mistrzostwach Polski, gdzie właśnie zagrywał jako ten zmiennik. Wyglądał naprawdę super, potrafił naciskać razem z Matisowem, ale mamy akcję na górze w końcu. No właśnie, ale Kaczkos nieodcięty, od razu pali flesza, ogłuszony, ojojo! Ogrom obrażeń, naprawdę. I to chciałem zobaczyć. No tak, zdecydowanie. Pierwsza krew powędrowała do Tankiego, oczywiście z asystą agresywo. To może oznaczać teraz Heralda, bo Ipon jest zupełnie w drugiej części mapy. Może będzie próbować odpowiadać jakimś zagraniem na dole. Zaraz się przekonamy. Nie mógł nic zrobić Kaczkos, to było bardzo brutalne, ale konsekwencje będą jeszcze gorsze, bo Herald również podejmowany. Pytanie, czy szata maga wybroni się przy okazji Dolnej Alejki. Sebek cały czas naciska na Matisława, dlatego żeby on nie mógł potencjalnie pomóc przy zanurkowaniu. No i właśnie, szata maga się broni na Dolnej Alei, a również zdobywa Heralda. Więc to są kłopoty dla R6 Team. Wiem, że tam szuka tutaj sobie miejsca do kolejnych zagrań, bo już sporo tej ziemi zostało zdewastowanej. Dokładnie tak. Przyjęte niebieskie wzmocnienie w odpowiedzi przez Ipona, także szuka trochę tutaj mało. Tak, także ta akcja, jak widać, w konsekwencji dała dość sporo szacie maga. Małe zwycięstwo dla nich, jeżeli chodzi o mapę. No i mamy powtórkę. Zobaczmy, bo jeszcze raz spójrzmy na to, bo to naprawdę było piękne. W zasadzie anihilowany. Kaczkos nic nie mógł tutaj zrobić. I przypomnijmy, spalił błysk. A jak spojrzysz na agresywo, ma książkę spellbooka wybranego, jeżeli chodzi o zestawy runek. I tutaj osłabienie w tym momencie, wyczerpanie wybrane. Więc być może dalej będzie naciskał tutaj na przeciwnika. Tanki, Sebek, no tutaj szykuje nam się zanurkowanie numer 2. Oj, biedny Kaczkos, tak, nawet nie czekają na miniony, ale już one się pojawiły. Zobaczymy, jak długo on się utrzyma. Za chwilę zobaczymy, że Matisław wejdzie tutaj, by wesprzeć swojego teammate'a, ale Kaczkos już leży. Ładnie. Trzech zawodników szaty maga sprowokowanych. Czy on coś z tego wyciągnie? Zabrakło jednego uderzenia od wieży, żeby chociaż wyrównać rachunki z Sebkiem. Ładnie to zagrał Matisław. Naprawdę to wyglądało całkiem nieźle. No, ale jest rusz od Barasz, ale niestety poza zasięgiem. Na trzech cwaniaków to nie wystarczyło. Po raz kolejny szata maga, bardzo zsynchronizowane zagranie na Górnej Alei. Jest odpowiedź od R6 Team w postaci Ocean Drake'a. No ale to jest nagroda pocieszenia. No właśnie, trochę tak to wygląda. To jest nagroda pocieszenia akurat tej sytuacji. Przypomnijmy, po raz kolejny Sebek, on też robi naprawdę bardzo ciężką pracę, bo raz po raz przepycha tą linię, musi naciskać. No i mamy powtórkę z Górnej Alei. No tutaj gdyby może ciut dłużej udało się przeżyć Kaczkosowi, może to by wyglądało inaczej, a tutaj oczywiście nigdy szczęście. Nigdy szczęście, Sebek uciekł. Jeszcze ponad 2 minuty Heralda, tanki. Będzie musiał niedługo zastanawiać się, w którym miejscu go wypuścić. No i Erdotę również wypuścił się na podróż. A druga eliminacja dla szaty maga powędrowała do Sebeksa, więc to jest kolejna zła informacja dla Matisława. Ipon teraz przy swoim grompie, zauważony przez Tankiego. Jest tam niedaleko Erdotę. Błyskawiczny flash, czy to będzie eliminacja? Jest ściana również. On próbuje jeszcze się wycofać. Kaczkos był blisko, żeby go wesprzeć, ale było już za późno. Agresywo teraz mocno w Kaczkosa. Czy on upadnie po raz trzeci? Zaraz zobaczymy. Jest tutaj Tanki, Sebeks również blisko. Nie mają łatwego życia. Teraz zawodnicy R6 Team w okolicy Kaczkos tej Górnej Alei. Erdotę podrzuca w tym momencie Kaczkosa i to jest kwestia sekund. Dokładnie tak się dzieje. Pierwsza eliminacja dla Agresivo, a to trzecia śmierć już ze strony Kaczkosa. Szata maga gra fenomenalnie. Plan na grę, jaki sobie założyli, realizują co rotację umiejętności. I prawdziwym dyrygentem jest oczywiście na naszych ekranach Karol Słomka.
I to było to. Oni czekali po prostu na odpowiedni moment, gdy faktycznie te ich combo stanie się bardzo silne, wykorzystują cały potencjał mobilności. No super to wygląda, naprawdę. Tak jak wspominałem na początku, pełna dla kontrola. Mnie to była taka pułapka, noob trap tak zwany, czyli zostawili nam Wiktora. No to bierzemy go na pierwszy wybór. Ale jak widać, mieli przygotowany na to plan, który powielają wielokrotnie. A jeszcze wróćmy tutaj, Erdotę bardzo ładnie. Oj, biedny Ipon, naprawdę, jeszcze nie widział tego Erdotę. Tak jest, i Kackos po raz kolejny musiał się pogodzić tutaj ze swoją porażką, ze względu na to, że oczywiście tych przeciwników było aż czterech. I zaraz wrócimy do rozgrywki, zaraz porównamy złoto, które w tym momencie naprawdę wygląda dobrze. 4000 sztuk złota przewagi, dwie wieże do przodu. To jest ta konsekwencja, o której mówiłem. No i właśnie, agresywo zdążył już wyrównać stratę, jeżeli chodzi o creepy, jeżeli chodzi o całe złoto, to już zbliża się prawie do 1000 przewagi, więc... No to nie wygląda dobrze dla Szaty Maga. Dodatkowo jeszcze Herald zdążył zrobić drugą szarżę na wieżę wewnętrzną, na środkowym wąwozie. Wąwozie, to teraz oficjalna nomenklatura? Nie wiem, ale zauważyłem ją na naszej grafice i bardzo mi się spodobała. Ale zobaczmy. Tanki Erdotę coraz bardziej się tutaj rozsiadają. Widzimy, że zawodnicy Szaty Maga już nie mogą sobie pozwolić na samotne wojaże. Zawsze muszą być asekurowani, ale zobaczymy, czy tej właśnie... Czy tego wsparcia od Raxu wystarczy, bo... No bo tanki chyba tylko czeka na swoją super umiejętność, na ścianę tkaczki i zaraz zobaczymy go znowu nurkującego gdzieś. Ale chciałbym pochwalić również MenQ, czyli trenera Szaty Maga, który zakładam, że miał bardzo duży wpływ na to, jaką kompozycję wydraftowała ta drużyna, jaki plan na grę sobie wybrała. A bo teraz wystarczy po prostu w czwórkę podejść, wziąć kolejną wieżę, a nie ma specjalnie odpowiedzi. Chyba, żeby tutaj zainicjowali. Jest ultimate od Galio, teleport również zagrany, ale oni chyba po prostu mogą uciec teraz. No, jeszcze obawiam się, Kackos, nie takiego przybycia się spodziewaliśmy z jego strony. Już na samym początku spłynęło mu gdzieś połowę punktów zdrowia. Ostatnia wieża zewnętrzna drużyny RSX Team właśnie w tym momencie eksplodowała. No i zamknęli uwięzieni przez Tankiego. Widzimy, że Kackos już upada po raz czwarty w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy oni będą chcieli iść dalej. Są teraz, mają przewagę liczebną oczywiście, ale brak obiektywu. Nie ma Smoka, nie ma oczywiście Barona. A chyba nurkowanie po wieżę drugiego poziomu jeszcze nie jest ten moment. Krzysztof nie dostał plecaka. Krzysztof, również jego imiennik, nie wygra tej gry najprawdopodobniej. Także losy Wiktora na topie bywają przekorne. Tak tylko mogę to skomentować. Trzy wieże zdjęte. Ale świetne zamknięcie Tankiego. Naprawdę, bardzo dobry ultimate. Dla mnie to jest na ten moment MVP rozgrywki. Naprawdę dyrygent. Wszystkie akcje inicjowane przez niego, 100% kill participation. Super wygląda ta talia. Nie przychodzi nam nic innego, jak czekać na dalszy rozwój. 40 sekund, zanim wstanie Baron Nashor. Agresywo w tym czasie na dolnej alei. Jeszcze chwilę poczeka na swój teleport. I chyba właśnie nie ma zamiaru dalej pchać. Zaraz się przekonamy. Pytanie, jak Szata Maga podejdzie pod wieżę drugiego poziomu, bo widzimy wiele drużyn w ramach Ultraligi, które, choćby Valkyria, to jest chyba bardzo dobry przykład, mają bardzo solidny wczesny etap gry, zbierają te wieże zewnętrzne, natomiast kiedy podchodzimy pod wieżę drugiego poziomu, to albo nie mamy pomysłu, albo szarpiemy dziwnie Barona, a jednak w obecnej mecie wydaje się, że najpierw te tier dwójki, dopiero później myślimy o Baronie, że można podejść pod nie, można nacisnąć. No ta wieża na środku teraz jest mocno nadwyrężona, więc może to być kolejny cel Szaty Maga. Przekonamy się już niedługo. Póki co Defles trochę naciska na tę środkową aleję. Tak, i widzimy, że połowę punktu wytrzymałości jest na tej wieży, agresywo na flance, czyści tam wizję. Widzimy, że Sebex też jest gotowy do zamknięcia. Trzech zawodników RSX Team broni tej wieży. Będą próbowali czyścić falę za falą, która już się zbliża. Następna. No i zobaczymy, jaką podejmą decyzję, bo Matisław jest kawałeczek, ale on oczywiście ma swoje super umiejętności. Będzie w razie czego doskoczyć. Erdotę mocno wchodzi, wieża wciąż stoi. I widzimy, jest wejście od Matisława. Zniszczona wieża, ale Erdotę, połowa punktów zdrowia, trochę osłabiony. Raxo tak samo. Ipon też nie może sobie pozwolić na wejście. Więc
udało się, po prostu zrobili to bez najmniejszego problemu, chyba jeszcze agresywnie dorzucić do tego smoka, trudno mi powiedzieć. Najpierw zdecyduje się na pewno wyczyścić te fale na dolnej alei. Bardzo dobre zagranie. Pamiętajmy, że otworzyli środek, w teorii najtrudniejszą, najtrudniejszy z wąwozów, a jeżeli chodzi o mapę Summoner's Rift. Tam kluczowy był ten Herald wcześniej zagrany, że on zdążył wsadzić jeszcze tę drugą szarżę i faktycznie, no, pół wieży zniszczonej już nie wygląda tak źle, jak cała wieża do zniszczenia. I w bardzo ładnym stylu podbierają te obiekty na mapie. Teraz najpewniej Erdotę skupi się na tworzeniu wizji wokół Barona. Być może będą dalej naciskać na te boczne wieże, ale oczywiście jest już w tym momencie realna szansa. Mogą pogrozić palcem przy okazji właśnie Barona. No i totalnie niewidoczny Wiktor. No, nie chcę mówić, mówić anty-MVP, ale... bo to nie wynikało jakby z jego decyzji, tylko z planu na grę przeciwnika, który był realizowany naprawdę nieźle. To było aż przykre tak naprawdę, bo to jest przecież bardzo dobry zawodnik i Wiktor w jego rękach, no to nie jest przypadek, absolutnie nie można tutaj o niczym takim mówić, ale po prostu jednym słowem to można wyjaśnić, tanki. Tanki zrobił robotę i... Nie ma tam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o tę górną aleję. Kacko 0-4 i najważniejsze, żeby on teraz po prostu się z tym pogodził, żeby się nie załamywał tą sytuacją, która nie do końca jest zależna od niego. Tak, i jak spojrzymy na kompozycję szaty maga, to równie dobrze mogą teraz rozgrywać takie klasyczne 1-3-1. A tym problemem niestety jest oczywiście Galio, który może odpowiadać na taką kompozycję dzięki swojemu ultimate'owi, ale jeżeli zagrałem to poprawnie przy takiej przewadze, myślę, że mogliby jeszcze naciskać na te wieże zewnętrzne, wewnętrzne. Na razie agresivo na dolnej alei odpowiada mu Kackos, z tym, że ten drugi nie ma do dyspozycji swojej teleportacji, więc jeżeli doszłoby w tym momencie gdzieś do walki w centrum mapy, no to na pewno agresivo miałby przewagę czasu. Zobaczymy, jaki pomysł na to mają teraz zawodnicy szaty maga. Faktycznie, tak jak mówisz, wizja już została rozstawiona, jest zabezpieczony ten Baron, no i teraz R6 Team również będzie musiało to zrobić. Widzimy, że Deflex decyduje się na reset. Nic nie widzą, jeżeli chodzi o leże Barona, zawodnicy szaty maga, przepraszam, R6 Team. Tutaj trochę wardów, jeżeli chodzi o niebieską dżunglę, z ich perspektywy. Również ten jeden w krzaku tam na rzece. No ale właśnie, teraz bardzo ładnie pokazana wizja ze strony R6. No i ona niewiele daje informacji w perspektywie podejmowanego potencjalnie Barona. Tam trzeba będzie to naprawić. A z drugiej strony również mamy pokazaną wizję ze strony drużyny czerwonej na minimapie. Bardzo ładnie to widać, Kamil wyłapana. Czy on z tego wyjdzie, na to wygląda. Raksok go tam asekuruje, ale pojawia się już agresivo. Widzimy na flance jeszcze Sebexa. Oni będą chcieli teraz nacisnąć, to jest bardzo dobry moment. Jeżeli wygrają tę walkę, będą mieli do dyspozycji na Shora. Zaraz tutaj spadnie Matisław, on już tutaj jest, ale nie trafia na razie nikogo. Erdotę mocno osłabiony i Bon jest na nim wycieńczenie. Zobaczymy, Erdotę wciąż walczy i przyjmie na siebie obrażenia. Tanki wciągnięty i flash do przodu. A więc dwóch zawodników w tym momencie na razie upadło. Tanki, bardzo dobra ściana. Odcina teraz zawodników R6 Team i widzimy, że udało pójdą się jeszcze wyeliminować Matisława. Kackos będzie też również naciskany, tak jest! Tanki, sieje spustoszenie w tym momencie na Summoner's Rift. To się dzieje, szanowni państwo. Mocno osłabiona teraz jednak szata maga po tej walce, ale chyba decydują się na podejście pod Barona, trudno mi powiedzieć. Mają teleporty, mogą tutaj zagrać powrót do bazy i szybki teleport na podebranie Barona. Tak, chyba się na to zdecyduje. Tak jest, rozpoczynałem tego Barona. Nie będzie najłatwiejszy z racji tego, że Ezreal oczywiście będzie mógł obijać tutaj z daleka, ale właśnie pojawia się od razu teleport od agresivo. On będzie próbował tutaj być może wyzonować. Jest zagrany trusz od Barasz bardzo wcześnie. No i czekamy na dalszy rozwój. 3000 punktów wytrzymałości na naszorze. Ten naszor spływa bardzo szybko. Raxo jest już za ścianą, ale oni nie są w stanie nic na to poradzić. Samotnie Renifer i Raxo będą musieli się wycofać po tym, no, niezbyt fortunnym zagraniu. I widzimy, Erdotę już wstał, więc do niego Baron również powędrował. Przełęcz Baronowa przejęta. I widzimy to od samego początku. Ipon miał pomysł, żeby złapać Deflesa. Albo Dolina, o też nie określę. Dolina, tak, absolutnie. Dolina pechowców, jeżeli chodzi o R6. No nie, tutaj niewiele mogli zrobić, ale wracając do tej walki. Tutaj na Ipona została nałożona Erika Urgota, dlatego też tak agresywnie zagrał tanki. No i właśnie, przerażenie, efekt nałożony na przeciwników. I tutaj warto wskazać Gravity Field Kackosa, bo 4 osoby później de facto w niego wleciały. 3, przepraszam. Ale widzisz, zabrakło tej pary dodatkowo, tam nie miał kto dołożyć obrażeń. I w tym momencie
był koniec. I teraz pięciu zawodników Szaty Maga razem ze swoim wzmocnieniem od Nashora będzie mogło naciskać i jeżeli mówimy tutaj o 1-3-1, to będzie tym bardziej skuteczne. Tak, ale również Sebek, flash do przodu, przerażenie, 2-3 osoby. Również bardzo ładne zagranie tego zawodnika. No i Szata Maga podchodzi pod kolejne obiekty, pod kolejne struktury. To jest naprawdę czysta, ładna gra. Zero wież zdobytych przez RSX, tylko jedno zabójstwo. Ale kalkulujemy to, to było Erdote. To był Erdote, który bardzo dużo zrobił w tej walce i on się do samego końca nie wycofał. Zwłaszcza, że te punkty zdrowia mu umykały i on stawał się naturalnym celem dla drużyny RSX Team do wyłączenia. A on cały czas z nimi tańczył i cały czas faktycznie jemu zależało na tym, żeby stać się celem, żeby przyciągać uwagę zawodników RSX Team i kupił bardzo dużo czasu dla swojej drużyny, by właśnie by dokonać tego, co dokonali. No i warto również go pochwalić, bo oczywiście tanki kreuje nam się tutaj na najlepszego zawodnika, ale również trzeba tego Robina mieć zawsze obok siebie i tym Robinem w mojej opinii w tej rozgrywce był również ale Erdote. Jest odpowiedź od RSX Team, bo wieża już zniszczona, wpada tutaj Matisław, tanki widzimy brane na celownik, czy upadnie po raz pierwszy w tym spotkaniu, tak na to wygląda. RSX Team udaje mu się im się go wykluczyć, ale Sebex odpowiada pochłonięciem Kaskosa, czy będzie naciskać dalej, Defles, mało punktów zdrowia, on się boi tam podejść, teraz próbuje w Matisława, ten przed chwilę w niego wskoczył i faktycznie upada Erdote, ale walka wciąż trwa. Defles, mocne obrażenia w Raxo, jest tutaj Renifer i pojawia się Agresivo, który zdążył już zniszczyć inhibitor. Teraz jeszcze fleszuje Braxo i to on ściąga czwartego zawodnika z mapy. No i widzimy, jeden inhibitor już upadł, drugi również. To może oznaczać koniec tego pierwszego spotkania i zwycięstwo z Szaty Maga. Zdecydowane zwycięstwo. 3-12, tak to się plasuje, jeżeli chodzi o creepy. No i szanowni państwo, ta szalona Riven, szalone Agresivo. Świetna gra Tankiego, który jest bohaterem tego spotkania. No właśnie, coś mamy jeszcze do dodania? Coś dodać, coś ująć chyba nie. Ta walka wyglądała...